żyj, by każdy twój dzień nowy był wyzwaniem, wyznaczą ci cel. Żyj i odwagę miej, w końcu to dostaniesz. Na. To you, happy birthday. To you, happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Wygacie się. Wow. Big Brother, dzień 70. 33. urodziny Piotra Gulczyńskiego zdają się nigdy nie kończyć. Mieszkańcy domu Wielkiego Brata obchodzą je już 2 dni. Ale nie, dobrze ci jest, bo nie założyłaś, tylko że jako materiał możesz mieć ten. Nie oddychać. Mhm. Może kawkę chcesz? Nie, może ja zrobię ci, co? Chcesz kawę? Mhm. Nie, bo do kawy też na pewno liczę. Ale wiesz jaką? No. Na łyżeczkę tego. No. Jedną łyżeczkę. Dwie łyżeczki cukru. Aha, dwie. I z takim wrzątkiem, nie? Takim wrzątkiem dalej, ale tak, żeby się lekko pianka zrobiła, no? Dobra. Ja myślałam. I wtedy mlekiem gdzieś 2 cm mleka. Dobra. Wiedzą, ona jest taka chłodna, wiesz? Dobra. Dobra. Ale jedną tylko kawę chcesz. Dwie kawy. Tylko jedną łyżeczkę. No mówię kawy. Bo Klaudia też chce. To kawy dwie łyżeczki czy jedną? Jedną łyżeczkę kawy, dwie łyżeczki cukru, no. Ale w sumie 2 kubeczki. Dobra. Tylko on ze słodzikiem, nie? Jak pamiętam. Nie, za ksukę mi piję. Też? Dobra, też dobrze. A trochę więcej jeszcze możemy nasypać tej kawki. Mm. Tak, pół łyżeczki jeszcze. Dobra. Miałam od początku problemy, żeby go gdzieś nominować. I zawsze się najbardziej, wiesz czego, boję, że osoby, które nominuję, się okaże, że odchodzą, to... Albo chociaż są nominowane, nie? Proszę bardzo. Ja wezmę ci tą drugą deszczu. Aha. A czekiego? Dobra, to się kładę. To jest tak, że... Jak się chcesz bardzo dostać do tego programu, nie myślisz o tym w sumie... Ja nawet nie myślałam tak, jak mówię, fajnie będzie domek, już nie widziałam tych innych edycji, to też sobie nie zdawałam sprawy za bardzo, jak to będzie, ale wiedziałam, że ta gra polega na tym, że trzeba głosować później na osoby, z którymi się nie chce mieszkać. Ale tak na dobrą sprawę, to ja na początku, to co weszłam do pokoju zwierzeń, to faktycznie wyłam, bo mówię, bo najlepiej by było tak, żebyśmy, jak tam komuś zależy na tej wygranej, nie? To po prostu, żeby tam ci, co chcą, żeby tam się podzielili pieniędzmi i koniec. Albo zrobić tak, żeby na przykład, że wiesz, mieszkamy sobie tu 3 miesiące, a pieniądze oddać na przykład na jakieś domy dziecka, coś takiego. Patrycja, przed tobą wyzwanie. W kopercie, która leży na stoliku, znajdziesz list. Przeczytaj go. List należy przeczytać w obecności wszystkich mieszkańców domu Big Brother. Przed wami tydzień sportowy, tak jak myśleliśmy. Ale słuchaj, jaki fajny. Rozpoczniecie go ceremonią otwarcia igrzysk. Ceremonia rozpoczęcia igrzysk zacznie się na znak Wielkiego Brata dzisiaj wieczorem. Musi składać się ze sztafety oraz części artystycznej. Sztafeta musi obejść cały dom z ogniem, począwszy od toalety i na zakończenie zapalić znicz olimpijski. Przewodniczącym Komitetu Olimpijskiego jest Alicja. Mhm. Drzwi do spiżarni są otwarte. Adresy od piłkarzy. Nie, ale jak jest tego? Co ty musimy oddawać, że będziemy... Wow, jest PlayStation 2! Ja pierdzielę! O kurna. Jest opisane? Alicja, tak, wszystko jest opisane. Manuela, tu jestem ja. Mówiłam, że wam się moc! Jaka na... Moc! Ej, kierownica!
Pedały, nie wierzę! Moc! Nie wierzę! Ty kiedy? To już nie śpię ciudniny. Ej, ja pierdzę! Trzymiczetka! Ej, to jest po prostu, wizor, to jest dwójka! Ale wiesz co to jest, to? Dwójka? Grałaś na tym? Zobaczymy, co to jest. Ja pierdzę! Ja pierdzę! Ej, bierzmy to do naszego pokoju! Ja ci dam pokoju. Dobra, zamykamy. Robimy studio. No co, trato? No i ej! Ale dużo! Emanuele, ej, no chodźcie! Będą klapki? Wielkim bracie, a te dresy do spiżarni oddać, czy gdzie te skumą? Wielkim bracie, czy z tej strony mamy zamocować? O, przepraszam, pani. Masz? O, może. Janusz! Bucie! Zostawię te. Chodź. No. Możemy tego pomieszać, wiesz? No. Ten damy tu, chodź do tyłu. Ten zaczniemy pierwszy, bo ten już jest rozpakowany. Janusz, poczekaj, przyniosę nóż. Może przecież ja w kosza nie umiem grać. Ja też nie, Gośka. Umiecie w kosza grać? Nie. Bardzo łatwo. Antysportsmenka. Tam przykręcimy ten kosz. Dobra. Nie skręcaj, Piotrek, jeszcze. No tak jest tutaj, wiesz, optymalnie, nie? Tam masz wszystkie jeszcze. No to są te małe jeszcze, tu jest tylko. Każdy budynku tylko będą trzymały. Ja też już mogę tutaj skręcić. Czekaj, mi się wydaje, tą na pierwszą trzeba skręcić, tą górną. Bo to jest najbardziej przymierza. Dobra, dalej. Dobra, teraz trzeba mocno. Nic się nie zwróci. To mamy tylko druga część dziesiątkami. Skręcę wszystkie. Ła. A ja to nie jest tak prosto. To nie tak. Co, umiesz czy nie umiesz? Oczywiście, ale zobacz, one się kręcą w kółko. I to nie dokręcisz. Weź przynieś drugą trzynastkę. Gosia, chodź, wyniesiemy go, to pokażemy. Do budynku znaczy, nie możemy? Do... Okej, okay, stawiamy. Wielki brat ogłosił ten tydzień tygodniem Igrzysk Big Brother. Uroczyste otwarcie zawodów odbyło się wczoraj w specjalnym programie na żywo z domu Wielkiego Brata. Pierwszą rozgrywką Igrzysk Wielkiego Brata był mecz koszykówki, który zapoczątkował tydzień rywalizacji i zmagań pomiędzy mieszkańcami. Aha, ich. Bez sędziego to jest gra, pamiętajcie! Brawo. Zawody wyglądają jak niewinna zabawa. Jednak nikt nie lubi przegrywać. Ej, no kurde, Manuela! Gosia! Mów mi, Gosia! Rzucaj, Manuela! Ja nie mogę, walka pod koszem spowodowała kontuzję jednego z najlepszych zawodników, Piotra Gulczyńskiego. Jednak jego kontuzja nie była na szczęście aż tak groźna, jak myślano. Co się stało? Kontuzja. Oż kurde. Ale co, źle stanąłeś? No. Jak skoczyłem, to wiesz, bokiem się przekrzywił. Altacet. Już. Ale altacet na razie jeszcze teraz... Kuczasz, tak, maska, ale to lód, ale altacet już. Kurde, no dokładnie tak samo chrupnęło jak wtedy, nie? Jak się czujesz, Piotrze? No nie wiem, po prostu przestraszyłem się chyba. Mam nadzieję, że się przestraszyłem, bo dwa lata temu się mocno poczaskałem na motocyklu i miałem połamaną tą nogę dokładnie w tym samym miejscu między innymi. Tak sobie pomyślałem, że może coś tam nie wytrzymało. Wczorajszy program na żywo był specjalny nie tylko z powodu igrzysk, także dlatego, że podczas programu mieszkańcy nominowali kolejnych uczestników gry do opuszczenia domu. Za chwilę Wielki Brat poda wam wyniki nominacji. Manuela. 2 głosy. Piotr. 0 głosów.
urodzinkowy prezent, tak? Janusz. Trzy głosy. To już jest ciężko. Chociaż w sumie jest 16. Klaudiusz. 16. Zero głosów. Małgosia. Jeden głos. Patrycja. Cztery głosy. Jesteś nominowana do opuszczenia domu Wielkiego Brata. Sześć. Alicja. Cztery głosy. Jesteś nominowana do opuszczenia domu Wielkiego Brata. Coś tak dłużej ciągnęła, to się też nerwy strzelkasz, tak? Kolejny raz nominacje sprawiły mieszkańcom niespodziankę. Chociaż wszyscy zapewniają, że spodziewali się nominacji, tak naprawdę to jest ich sposób, by nie okazywać rozczarowania. To najlepsze. Będziemy siedzieć, chodźcie. A ty, Janusz, nie dostałaś? Co? Piotr, zapraszam cię do pokoju zwierzeń. Pomóżmy? Nie, na środę. Na pewno? Chodź, wezmę na barankę. Nie. Bo jest. Myślę, że jest okej. Okay. Tylko po prostu się przestraszyłem, bo tak bym, wiesz, olałbym to, nie? Tylko, że po prostu... Piotrze, w spiżarni czeka na ciebie niespodzianka. No dziękuję bardzo. I? Powiedziałem, że jutro lekarz, nie? Uwaga. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Wie? Zapraszam wszystkich do spiżarni. A co tam? Niespodzianka. Następne zadanie. Zamknij, Januszku. No? Będziemy się kisić. Zdajcie, co jakiś czas ten świecik się pali. Nie, no muszę, wiesz, no muszę to rozłożyć. Właśnie musimy, ale myślę, że nic, wiesz, możemy wstawiać do domu chyba, stało, nie? Manuela Komara, masz na kolanie. Wow! O, baby! Sobieski, widać po truskawkach, ale i po, pięknie, po czekoladzie. Jak Piotruś, dasz radę go wziąć? To ty powinieneś wnieść. To my wniesiemy, tak. Weź się flag. I to jest mrożony. Janusz, weź go na barana. Nie, lepiej jak mu chodzi, wiesz? Słuchajcie, wyciągnijcie te zamrożone zamrażalnika, tam jeszcze jest 5 minut. Zobacz, ze złotkiem go dostałeś. Chyba trochę tu stał. Słyszysz? To są te ze złotem, co mówiłem, pamiętasz? Ze złotem, środku. To są te ze złotem. Nie, tamto to jest nie do tego. No ale właśnie te piłek. Ale pięknie na zdjęciach wychodzi. Patrz, jak to wszystko. Świetnie. Ale kurczę, są... Jeszcze raz śpiewamy? Happy birthday, Gulczas! Happy birthday, Gulczas! Happy birthday, Mr. President! Happy birthday, Gulczas! Słuchajcie. Kieliszki przyniosę. Ze złotem, ty widziałeś? Dobra, to trzeba do zamrażarki. Obydwie. Obydwa odczekamy. Pytał. Ale już takie pytanie. Chyba można o tym mówić. Nie wiem. Hotelu? Kogo byś nie chciał? Teraz nie zrobię, ale to widać, kto Sobieski zrobił. Widzisz, że zdjęcia kłamią? Tutaj jak nie ty. Bardzo fajnie, na jednym na drugim. Tu nie. To zaraz idzie gdzieś na chwilę, bo to jeszcze nie jest mokry, wiesz? Uh-huh. Ci zostanie fajne zdjęcie Gulczas. Uh-huh. Gdzie tu wpiłem? Na ścianę? Na ścianę. Gdzie już? Dajcie w czynu, nie? Do pokoju nad łóżkiem. Nie, na flagę powyżej. Już, Gosia, no, wiosę te talerzyki. Na flagę? Obok, gdzieś tam. Co? Jeden talerzyk trzeba wziąć? Albo tam. No. Tu, co? Ładnie wyszedłem faktycznie. Nadania, Mark? No. Wyróżnia, ale na flagę nie. Na flagę nie. Tutaj, koło nam. Tu, tak? No. O, nie! Tak! Luboń nie będzie! Luboń nie będzie, no wiecie co? No, tak! Widać Luboń. No właśnie, się tak mi przesało chyba. Ale pięknie ci z taką fryzurką. Łaski mówią, że tak.
Możesz masz nie umieć grać w kosza i wygrać. Dla Piotrusia. Tak, oczywiście. Nie możesz opychać. No ja cię pieję, jaki towar. Proszę. Ale co ty się wszędzie tak... Przecież ty nie pasujesz do tych uśmieszków. Ty powinieneś na tych zdjęciach wiesz, jak wyglądać. Jak na 100 zdjęć mam, które z uśmiechami takimi, które z jęzorem wyciągniętym. Grzeczny chłopczyk na zdjęciach. Byś takiego wybrali. Ja musiał ci napisać, że masz się tak zachowywać jak normalnie. Dobry jestem, co odsiedka? Ty! Słucham, jaki bracie. Witam. Witam. No jak z urodzinami Piotra? No będziemy zaraz robić te steki, nie? Wielkie bracie, dziękujemy ci za torta, za te dwa te. Kurna, późno jest już, nie? W spiżarni jest jeszcze wino. Patrycja kilka godzin po nominacji rozpoczęła porządkowanie swoich rzeczy. Zupełnie jakby przygotowywała się do tego, że w niedzielę wielki brat właśnie ją wezwie do opuszczenia domu. A mięsa nie ma. Wielki bracie! Wielki bracie, patrz to, nie? Wielki bracie! Powiedz stop! Wielki bracie, powiedz stop! No już wielki brat jest pod wrażeniem, no już dobrze, chodź, chodź, bo odcisków na kolanach dostaniesz. Moc! Alicja została nominowana po raz drugi i to już drugi tydzień z rzędu. W ubiegłym tygodniu była przekonana, że to właśnie ona opuści dom. Teraz jest pewna, że zostanie. Ponownie nad swoim łóżkiem rozwiesza wszystkie zdjęcia. Doktor Buczyński, lubi pan tak letko medium? Czy wypieczony? Tak pomiędzy, wiesz? Się takie rosa gebraten. A, czyli dużo będzie? Kri? Takie krysty. Ale ci mogę zrobić wypieczone, jak pan lubi. Znaczy, dam niespalone, nie? Wolę raczej chrupiące, no. No? Włączyj ten samochód. Mam ci fosypię. Niental mondo, słona harmonika, mi zembrań nowola, che vibra. Cały czas ja mówię, kiedy będzie koniec? Przecież już objechałam to. To znowu w ten tunel. A to jest trzeci, no. Kurde, jestem gorsza niż... Ale to zmienili chyba kolor samochodu, bo jakiś jestem gorsza niż za pierwszym razem. No, 7 minut zeszło. Słuchajcie, kto chce jeść talerzyki? No zaraz będzie. Mięsko. Jedną z konkurencji Olimpiady Wielkiego Brata jest gra PlayStation 2. Mieszkańcy muszą przejechać tor wyścigowy w czasie krótszym niż 3 minuty 20 sekund. Żeby zaliczyć tę konkurencję, naprawdę muszą się starać. Jednak na razie na przejechanie toru potrzebują około 7 minut. Co czułaś, gdy dowiedziałaś się, że jesteś osobą nominowaną? Kompletnie nic, bo byłam pewna tego w 100%. Byłam pewna, że będę to ja i że będzie to Alicja. Także nie było to dla mnie żadne zaskoczenie. I nawet szczerze mówiąc byłam zaskoczona, że miałam dokładnie taką samą ilość głosów jak Alicja. Myślałam, że będę miała więcej. Jakby brat nam dał wiaderka i łopatki, to Manuela by była pierwsza do zabawy w błocie. Ona kocha wodę po prostu.
tutaj sobie uświadomiłem, jak człowiek jest cofnięty do tyłu. W czym? We wszystkim, jak wiele rzeczy się nie umie. Ty umiesz, możesz malować, rzeźbić. Jedna rzecz i to wszystko. No ale takie plastyczne rzeczy umiesz wszystkie, widzisz? Manualne rzeczy, manualnymi rzeczy. Rzeźbę zrobiłaś najlepszą. Obrazki, malowanie najlepsze. Wenecję najlepszą. Ale wiesz... Samochód najlepszy. O co ci jeszcze prosiłem? Ale wszystko jest w jednej dziedzinie. Wszystko jest w jednej dziedzinie. Ale na przykład gdybyś mnie zapytał, w którym roku się urodził Renoir... No to ja też nie czy wiem. Van Gogh, to ja ci nie powiem. Ja też nie wiem. Nie to... pamiętam. Wiesz co, no data urodzin akurat, to ja nawet nie wiem, kiedy się pan się urodził dokładnie. Epokę czy jarzy się. Po kolei epok też ci nie wymienię. Nie niż. Co podpowiem? Średniowiecze, renesans. Ale musiałabym, przed średniowieczem jeszcze coś było. Co? No, starożytność. No ale to tam już jest wszystko, no, wiesz, ale... mętlik, nie? Tak, ale epoki później brały z tego przykład. Gotyk. Starożytność, średniowiecze, renesans, nie? Po renesansie cofnięcie, barok. Po baroku, czyli renesans to było odrodzenie, po baroku jest... Rokoko. No nie, to znaczy, ja mówię w stylach sztuki. Jeszcze jest gotyk wcześniej. No w sztuce, no to inaczej możemy. Najpierw, potem jest oświecenie. Po oświeceniu jest znowu coś z pierskiego. Nie, już oświecenie, romantyzm, pozytywizm, młoda Polska. Dwudziestolecie. W tym też jest proste. No po nominacjach takie pomyślałam, no następny tydzień takiej jakiejś adrenaliny i znowuż jakiejś takiej niewiadomej, czy to ostatni tydzień, czy nie. Czy ta nominacja była dla ciebie przykrym doświadczeniem? Nie, nie jest przykrym, bo tak jak powiedziałam wcześniej, jak się Wielki Brat spytał, co by było, gdybym była nominowana, ja powiedziałam, przypuszczam, że teraz będę, bo mi się wydaje, że tak do końca, całkiem do końca nie wszyscy mówią swoich myśli, a na jakichś takich odczuciach to nie można bazować, ale po prostu pewne rzeczy się widzi. Rozumiem, 2 plus 2 jest 4 i wiadomo, kto kogo bardziej lubi, to jest widoczne. I tak myślę, że się spodziewałam tego. Manuelka, zamykaj drzwi, bo... Gdzie masz wino? Manuela, idź do sypialni, zamknij drzwi, żeby nam komary nie wleciały. Ale powiem ci, że ze wszystkich rzeczy, jakie dostaliśmy, najbardziej podobali mi się te spodnie, co ma Alicja, później te, co ma ten... Ona. Ja mam te same spodnie, bardzo ładne do takich spodni. I to są malanowe? Te? Tak. Bardzo fajne. Są najlepsze ze wszystkich, jakie dostaliśmy dla dziewczyn. Ona ma fajną dupkę w ogóle w tych spodniach. Ona w ogóle ma fajną dupkę. A wiesz, jak ja wyglądam w tych spodniach? Jak karakanik. I wiesz, co mi się strasznie podoba? Same fałdy tłuszczu. Nie, co dostał Janusz. Ty już nie masz tłuszczu przecież, przepraszam. Pobierz, ale ty masz tłuszcz, ty jesteś chuda. Piotrek, ja byłam chuda. Macie nowego mistrza. Ja mam... Piotrek, wiesz, dlaczego wszyscy pijemy. Ludzie mnie nazywają chudą? Bo ja mam chude nogi, szkieletory i chude ręce. Mnie też nazywają chudą. Ale nikt, chudą, nie, ale nikt nie zauważa, że mam fałdy na dupie zwisające już tak, masz po kolana. Ty w ogóle jesteś ropa. Skąd chcesz stąd? Guśka. Dostałeś ode mnie, że takie coś, takie dziewczyny jak ty dostałem w czachę. Po prostu, ale bo mnie to mnie szlachtraf, jak ja coś takiego dostałem. Nie można takich rzeczy mówić. Każdy ma inaczej. Ty masz na przykład też pani dupę, bo masz większą, nie, ale no, prostu... fajną. A zobacz, ja jej dzisiaj tłumaczyłam. Ubrała te spodenki krótkie. Słuchaj, ale to jest sekundka. To są twoje kompleksy głupie, których nie wyplewisz. Słuchaj, mówię, pięknie wyglądasz w tej koszulce. Nienawidzę takich, bo ja chodzę w takich koszulach męskich, szerokich, żeby nic nie było widać. Ale ja wam coś powiem. Masz ładnie. Przyniesie klinczę, bo moje zony pijemy. Czekaj, tylko im powiem. Piękne. Ale mam kompleksy przez jedną osobę. Ej, ale będę słuchaj, ja miała kompleksy przez to, bo że mi tłuszcz narasta rzeczy, po prostu, nie w tych miejscach, co trzeba. No. Ale ja wam coś powiem. Wy macie kompleksy, zobaczcie na mnie. Ja na przykład uważam, ale ty nie masz kompleksu. Że kompleksy to jest idiotyzm, bo jasne, wyglądasz jak wyglądasz i nic na to nie poradzi. Ale ja się, Manuela, kompleksy wpędzają ludzie. Nie ty sama się wpędzasz w kompleksy. Dziewucha z nami wygrała. To pierwsze tak na powitanie. O, już wydwa szlaki. Usłyszał, nie? Za starcie, pamiętasz? To drugą część? No to w drugiej części jest Android. On wreszcie! Na tej planecie. Ile? 3, 2, 1, nie? No on jest ze sztuki. 3, 2, 1. Teraz do tej nominacji podchodziłam w ten sposób, że
w 100% byłam pewna, że to ja będę nominowaną osobą i chciałam sobie wybrać rywalki. Rywalki, z którymi chciałabym być nominowana. Chciałabym się na przykład sprawdzić przy Alicji i chciałam powtórzyć jeszcze raz walkę z Patrycją. I się włączył samochód. Czy chciał, czy nie chciał. Daj mi tą łyżkę. Nie chcę, dziękuję. Już nie smakuje mi to kawki. Ja dostałam dzisiaj świra. Wybiluty. Zjedz sobie sam, dziękuję. Nie, chcę ciebie kamień. Chcę ciebie kamień. Dziękuję. Już zjedliście? Zerna Gośkę, zerna jej minę po prostu. Wow! Oj, potrafiło się. Nie chcę. Co ty robisz? Troszeczkę. Czy ty przejmujesz się? Ale wciskam gaz do dechy i 107? Niemożliwe. W Polsce czy pan, nie wiem, ktoś... Ty? Ty masz się przyjmować? Ty jesteś... No, ale masz światło od hamulca, no to coś jest nie tak, może... Może... No ja powinnam sobie szczęśliwe. Może to coś jest nie tak, Gosia. Ale widzisz, że nawet nie dotykam hamulca. Nie? A mam gaz do dechy. Zobacz, gaz do dechy mam. No ty jedziesz. Czemu nie mogę? W ogóle mi nie mogę. Gosia, daj gaz! Ej, Gośka, no, daj mam gaz, oddechy. Do dechy i gaz? No, sięgam, zobacz. Wiecie, co chciałam powiedzieć, Rejko? Czekaj, ale jeszcze... Czekaj, daj mi Patrycję karmić. Daj mi Patrycję karmić. Nie. On smarzy się nawet tym kremem, mówię ci. Na noc lepiej lód albo ten, albo kacet. No maksa zmrozi się. Albo mówi jeden, dwa dni i potrzymać na cały czas lodem. To dawaj tę truskawkę, weź serzynki. No to dobrze. Manuela, a ma truskawki, damy mu jarzynki, dawaj. Stanie zwykłą pieczarkową. Książę. Alicja, zawiniesz mu tak ładnie? A co? A co dostałeś? Truskawki dostał, teraz stanie zupę pieczarkową. Chyba one już się rozmroziły wystarczająco. Aha, bo truskawki są... One już zmiękły. Dwie na raz. To budzi dostanę. Kogo? Od Gulczasa? Gulczas, chodź na chwilkę. Proszę, Piotr. Bo dla Gulczasa to robię, tak? Proszę cię, chodź na chwilkę. Puszczam gaz i jedziesz prosto. Jedziesz tak, czy tak. Zdjęcie mam zrobić? No chodź na sekundkę. No ja ci, mam do ciebie strasznie wielką prośbę. Daj mu buzi. Nie chcę od ciebie.